I am Max Payne. Witam wszystkich w ósmym, specjalnym odcinku Zagierajmy, czyli pseudo-recenzji gier, tym razem tych dobrze znanych. Stand by, 1010, investigative reported disturbance at Acer Plaza. 10-4 dispatcher, verify address. It's Acer Plaza, repeat, Acer Plaza. Max Payne został wydany w 2001 roku, a jego kontynuacja z dopiskiem Upadek Max Payne'a ukazała się dwa lata później. Życie Payne'a dostarczyło mu maksymalnego bólu, cierpienia którego nikomu nikt nigdy nie życzy. Jego żona i córeczka zostały zamordowane w brutalny sposób. To nie będzie zabawny odcinek, zobaczycie tu tylko ból, rozpacz i miłość, która nie skończy się szczęśliwie. Człowiek, który stracił wszystko, ma do zaoferowania jeszcze własne życie. Tak też postępuje Max, szukając zemsty na mordercach swojej rodziny. Jego podstęp polegał na tym, że nie miał żadnego podstępu. It's all a matter of perspective, tied to time and place, love and friendship, life and death. Max Payne nie jest łatwą grą, ale do czasu, gdy załapiemy, w jakich momentach ten czas spowalniać, a jak wiadomo, czas jest względny. Einstein was right. Time is relative to the observer. When you're looking down the barrel of a gun, time slows down. Your whole life flashes by. Heartbreak and scars. Nowe uczucie potrafi nadejść niespodziewanie i cały ten spowolniony czas nagle przyspiesza, gdy Max poznaje Monę. Widzi w niej zastępstwo swojej zmarłej żony, a miłość zaczyna mieszać się z pożądaniem. Kills. Did I love her? Was there a choice? Dosyć tych pierdół. Teraz chciałbym przybliżyć wam postać twórcy Max Payne'a, czyli człowieka, który oddał swoją twarz dla Maxa z pierwszej części. Jest on również autorem scenariusza do obu gier. W rolę Maxa z drugiej części wcielił się już ktoś zupełnie inny, wciąż jednak pasował to stylu Payne'a. Sam Lake jest także autorem słów piosenki, którą usłyszycie już za chwilę. Wielki człowiek i specyficzna twarz, to właśnie lubię najbardziej. Obie części Maxa są cholernie dobrymi grami, są istną klasyką gier. Historia niby prosta, a jednak tak genialnie złożona do kupy i nasiąknięta mrocznym klimatem, że wciąga na długo. Max Payne wrył się w mojej głowie na tyle głęboko, że zaliczam go do jednej z najlepszych gier swojego gatunku. Oceny końcowe wynoszą 8 z plusem dla pierwszej części oraz 9 dla jej kontynuacji. A na koniec, konkurs umierania figurowego.
the king of hearts and you're the queen of space. Then we'll fight for you like we were your soldiers. I know we got it good, but they got it made. And the grass is getting greener each day. I know things are looking up, but soon they'll take us down. I had a dream of my wife. She was dead, but it was all right.